Cześć, z tej strony Matt Olech, a to jest seria 2 minuty powagi. Dzisiaj, dlaczego oceniasz innych? Gdy widzisz na ulicy ładną dziewczynę ubraną dość wyzywająco, co myślisz? Ładnie się ubrała, czy co za suka? Każda z opcji jest prawidłowa. Pewne jest to, że na pewno coś sobie pomyślisz. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w ten sposób oceniamy ludzi? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak naprawdę w swoim życiu mogliśmy spotkać kogoś, kto ubierał się podobnie i zachowywał się w określony sposób. I dzięki takiej osobie wyrabiamy sobie zdanie o kimś zupełnie innym. Po co? Po co oceniać ludzi na podstawie pierwszego wrażenia? Myślisz sobie, nie, dla mnie liczy się wnętrze. Ale mylisz się. Każdy z nas ocenia choćby podświadomie. Z tym musimy walczyć, ale tego nie wyłączymy na stałe. Wyobraź sobie, że jesteś w urzędzie pocztowym. Kolejka jak stąd do Paryża przesuwa się tak szybko jak prędkość pociągu regionalnego na polskich torach. Przed tobą stoi kobieta, ma co drugi ząb w szczęce, przebiera nogami, ubrana jest dość dziwnie i do tego na głos wyraża swoje wielce niezadowolenie. Mówi, że to skandal, że kolejka tak wolno idzie. Co myślisz? Kim jest ta kobieta? Gdzie pracuje? Ile zarabia? Czy jest szczęśliwa? Brawo. Właśnie ją oceniłeś. Wyłącz filtr. Schowaj go do kieszeni. Na serio. Kategoryzowanie ludzi nie jest dobre. Owa kobieta mogła być prezesem. A że wygląda jak wygląda, co to zmienia? Właśnie wyświetla się odcinek Czy chcesz lajka? Wyświetla się on również w karcie na górze. Możesz sobie w niego kliknąć o tym, jak często podążamy bezpodstawnie, bez sensu za lajkami. Ja Ci serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W czwartek widzimy się z wesołym filmem na kanale, a we wtorek z takimi 2 minutami powagi. Zapraszam.